Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie projektu Masaż. Dzisiaj weźmiemy pod lupę i przyjrzymy się okolicy klatki piersiowej, a dokładnie tym, co znajduje się pod mięśniem piersiowym większym, czyli mięsień piersiowy mniejszy. Jak widzicie, mięsień piersiowy mniejszy rozciąga się od wyrostka kurczego łopatki do żebra 3, 4, 5 w stronę dolno-boczną. Czasami są to takie 3 smugi, czasami jedna zbita masa mięśniowa. Palpacyjnie ciężko trochę to określić, ale na pewno możemy sobie wejść do tego mięśnia i go zbadać i będziemy to robić później. Dlaczego warto się przyjrzeć tej strukturze mięśniowej? Otóż jest to jedna z kilku struktur, która może być zaangażowana w tak zwany zespół górnego otworu klatki piersiowej. A zespół górnego otworu klatki piersiowej to jest napięcie w tej okolicy, szyja i górna część klatki piersiowej, która może spowodować skompresowanie okolicy nerwów splotu ramiennego i praktycznie wszystkich struktur nerwowo-naczyniowych, które będą unerwiały kończynę górną, doprowadzały krew do kończyny górnej, a także odprowadzały krew z kończyny górnej. Więc jeżeli macie pacjentów, którzy skarżą się na dolegliwości bólowe kończyny górnej, często to się będzie pojawiało w nocy, jeżeli skarżą się na mrowienie tej ręki, jeżeli skarżą się na uczucie osłabnięcia tej ręki, że było więcej siły niedawno, teraz jest dużo gorzej, jeżeli skarżą się na ruchomość nawet całego kompleksu barkowego, to warto na pewno zwrócić uwagę na mięsień piersiowy mniejszy. Jeśli chodzi o zespół górnego otworu klatki piersiowej, to na pewno jest to materiał na kilka filmów i kilka wpisów, więc przyjrzymy się temu bliżej, ponieważ ja tylko wspomnę, jeśli chodzi o ten zespół, to może być problem związany z mięsień piersiowym, mięsień, przeciwnięcie struktur nerwowo-naczyniowych w okolicy wyrostek kurczego łopatki do klatki piersiowej, może być problemem opuszczeniem obojczyka i zrobieniem takich szczypiec kostnych pomiędzy pierwszym żebrem obojczykiem poprzez na przykład mięsień podobojczykowy, który dociśnie na obojczyk do klatki piersiowej, albo mięśni pochyłe, które podniosą górne żebra i docisną je do obojczyka, więc ten sam mechanizm, tylko działający od dwóch stron i jakby ujście tutaj tych pęczków nerwowo-naczyniowych poprzez struktury pomiędzy mięśniem pochyłym przednim a środkowym, więc to są struktury mięśniowo-naczyniowe, na które warto zwrócić uwagę przy osobach, które skarżą się na wspomniane wcześniej problemy. Jak widzicie, po prawej stronie mamy mięsień piersiowy większy, po lewej stronie ściągnęliśmy go, żeby móc się przyjrzeć, co tam jest pod spodem, i mamy mięsień piersiowy mniejszy, rozciągnięty od wyrostka kurczego łopatki do żebra 3, 4, 5. Przyjrzyjmy się mu bliżej, zobaczmy sobie, jakie struktury nerwowo-naczyniowe biegną pod spodem i jest tego naprawdę dużo. Jeśli chodzi o nerwy, to na pewno to będzie nerw pośrodkowy, na pewno będzie nerw głębiej łokciowy, na pewno będzie nerw skórno-mięśniowy, więc naprawdę bardzo duża część kończyny górnej może być skompresowana przez mięsień piersiowy mniejszy. Jeżeli chcecie dostać się do tego mięśnia, to warto wziąć, ułożyć kończynę w takim ułożeniu, w takim zgięciu horyzontalnym. Jedną ręką trzymamy kończynę, tak żeby pacjent nie napinał mięśni, nie stabilizował tej kończyny swoimi mięśniami, jest całkowicie bierny. I teraz tak, tutaj będzie krawędź mięśnia piersiowego większego. Za tą krawędzią idziemy do klatki piersiowej, następnie kierujemy rękę w stronę obojczyka, możemy skierować ją w stronę stawu mostkowo-łyczkowego i struktura, która będzie bezpośrednio na żebrach i będziemy mogli wskoczyć na nią, to będzie mięsień piersiowy mniejszy. Więc bardzo proste. Przejdźmy sobie do żywego człowieka. Układamy rękę w wspomnianym ułożeniu wcześniej. Prosimy pacjenta, żeby wyluzował ją całkowicie. Zero napięcia mięśniowego. My szukamy krawędzi mięśnia piersiowego większego. Mamy żebra. Mięciutko po żebra przesuwamy się w stronę obojczyka. I teraz będzie struktura, na którą klik, wskakuje, jest to mięsień piersiowy mniejszy. Najczęstsze zdziwienie jest to, że ten mięsień jest bardziej powierzchowny, bardziej boczny niż nam się wydaje. Więc tak naprawdę nie trzeba długiej drogi, żeby go zlokalizować. Jak jestem na tym mięśniu, to nie jest dobrym pozycją przeskiwanie, tylko wchodzenie, schodzenie, wchodzenie, schodzenie. Jest to bardzo nieprzyjemne dla pacjenta, więc wchodzę na mięsień. Ok, jeżeli jest bardzo tkliwy, czekam, aż się tkanka rozluźni. Jeżeli okazałoby się, że podczas takiej pracy
występuje ból, który właśnie rzutuje wspomniane wcześniej miejsca, czyli taki klasyczny ból rzutowany bądź promieniujący z punktu spustowego, to ja mogę ten punkt spustowy skompresować, a następnie ułożyć rękę tak, żeby to nie bolało i mniej więcej zmniejszyło się od 70 do 80% bólu, który był wcześniej. Czyli przykładowo, wchodzę na mięsień, pacjent mówi, że jest ból 10 na 10, ja mogę wziąć przywiedzenie, zmniejszam zgięcie, bliżej klatki piersiowej, skracam trochę ten mięsień i czekam, aż zmniejszy się 2, 3 w skali od 0 do 10, a może nawet uda mi się, aż ból całkowicie zejdzie. Mogę odczekać wtedy 190 sekund, mogę czekać wtedy 90 sekund. Ewentualnie wcześniej być może poczuję tak zwane pulsowanie terapeutyczne. Jest to moment, kiedy warto odpuścić, ponieważ już ten mięsień jest rozluźniony. To jest taka informacja od ciała, że jest życie w tym mięśniu. Fajnie, udało mi się to rozluźnić. Ok. Natomiast jakby nie było tego punktu spustowego, tylko czułbym, że rzeczywiście było zwiększone napięcie, które na przykład pogłębia dolegliwości bólowe pacjenta, z którym do mnie przychodzi, to ja jestem na tym mięśniu, mogę pracować wzdłuż włókien mięśniowych tego mięśnia, czyli mniej więcej od wyrostka kurczowej łopatki do dołu i prześrodkowo, czuję, że biegnę wzdłuż włókien tego mięśnia, mogę pracować poprzecznie do włókien tego mięśnia, czyli od boku do górno-prześrodkowej strony, górno-prześrodkowa, dolno-boczna i przeskakuję po tym mięśniu, ale staram się być cały czas na nim, a nie zeskakiwać z niego i wjeżdżać w niego z powrotem. Ewentualnie tkliwość była duża, to jestem na mięśniu, prowadzę delikatną oscylację poprzez ramię pacjenta i czuję, że ten mięsień po prostu rozpuszcza się pod moimi palcami. Czyli jego napięcie znacznie się zmniejsza. I to byłoby na tyle. Jak zauważyliście, terapia tej struktury nie jest trudna. Czasami będzie wymagało to, że musicie rozpracować bardzo intensywnie mięsień piersiowy większy, żeby w ogóle móc się dostać do piersiowego mniejszego, bo jest tak duże napięcie. Można popracować z przegrodą pomiędzy mięśniem naramiennym i piersiowym większym i to my zawsze robimy na początku przy pracy z przednio-boczną stroną jakby klatki piersiowej z tą okolicą, więc to jest taki start, od którego zaczynamy terapię i potem praca z mięsieniem piersiowym mniejszym. Natomiast jeżeli będziecie mieli takie syndromy górnego otworu klatki piersiowej, czyli to, co mniej więcej powiedziałem, to zawsze warto sprawdzić. Piersiowy mniejszy, ruchomość obojczyka, górnych żeber, podobojczykowy mięsień i mięśnie pochyłe. I być może jeszcze pracę z przegrodami i strukturami międzymięśniowymi, gdzie biegną struktury nerwoczyniowe w samej kończynie górnej, czyli w ramieniu, przedramieniu, ponieważ ten problem często może być mocno skompensowany i już nie złączona w to tylko jedna struktura, ale jest zaangażowany w bardzo dużo struktur nerwowo-powięziowych, mięśniowo-powięziowych.